Witamy serdecznie wszystkich, z tej strony KMC, Blender Rap.pl, jesteśmy w studio na rejonie, ze mną dzisiaj Prykson Fisk, autor Złotej Piątki i Trippy, dwóch epek, które ostatnio wyszły. No i na początek chciałem zauważyć, że jesteś takim wzorowym przykładem wytrwałości w rapie, bo na scenie już w zasadzie od pierwszych nagrywek minęło jakieś 20 lat, około tych 20 projektów masz też już na koncie. No i chciałem cię zapytać, czy u ciebie też są takie momenty, że masz już na przykład miałeś dość i chciałeś z tym skończyć, to rzucić, czy jest to dla ciebie taka, powiedzmy, naturalna rzecz, że nie wyznaczasz sobie jakiegoś celu, który musisz osiągnąć, żeby dalej się tym zajmować, tylko jest po prostu u ciebie ta naturalna taka potrzeba? No, u mnie od zawsze to była naturalna potrzeba, choć wiadomo, jak każdy człowiek, miewam wątpliwości i jakieś tam chwile, kiedy zastanawiam się, czy to ma to wszystko sens. Ale jednak głównie przyświeca mi myśl motywująca zawsze, więc jak zawsze upadam, to wracam 3 razy mocniejszy, a że upadałem już wiele razy, więc nadal tu jestem tyle lat, nic mnie nie zniszczyło, więc myślę, że poza śmiercią nie zniszczy mnie nic i po prostu robię to, bo jest to całe moje życie i bez tego sobie nie wyobrażam jakby w ogóle sobie, nie wyobrażam sobie nic bez tego, o. No ale też koniec końców w zasadzie została wynagrodzona twoja wytrwałość, bo udało ci się gdzieś tam wejść na wyższy poziom, udało ci się nagrać płytę z Włodim, co jest, myślę, bardzo dużą nobilitacją. No i chciałem ciebie zapytać, jak wspominasz w ogóle całą nagrywkę projektu z Włodim? Projekt z Włodim, tak, to już chciałem wytłumaczyć, że projekt z Włodim jeszcze nie jest na etapie nagrywania. W zasadzie jest to projekt w powijakach, który kiedyś wyjdzie na pewno, lecz na razie skupiliśmy się na jakichś naszych gościnnych numerach, więc będzie można Pawła usłyszeć gdzieś na moich projektach na pewno. Co do wspólnych rzeczy, na pewno kiedyś, w najbliższym jakimś czasie, pewnie nie, na pewno w tym roku nie, jakby każdy się zajmuje swoimi rzeczami i tutaj też jakby... No, naturalna sprawa, więc jak naturalnie nam przyjdzie taki czas, to przykurwimy albumem takim, że naprawdę będzie grubo. Pozdro, Włodi w ogóle, nie? No tak, legenda. Jak w ogóle doszło do tego, że poznaliście się i stwierdziliście, że jest ta chemia, żeby wejść razem do studia? Poznaliśmy się przez naszego wspólnego ziomala Przemka 88, którego też serdecznie pozdrawiam. Przemek był twórcą okładki do pierwszego Stonera. Poznaliśmy się jakoś też wcześniej, już nawet nie pamiętam kiedy. I jakoś, nie wiem, prawdopodobnie Przemek podrzucił Włodiemu mnie w jakiś tam sposób, śmiesznie to brzmi, podrzucił mnie. Silny chłop. Dokładnie, ale zaczęło się od tego, że Włodek napisał do mnie, że słyszał moje rzeczy, że bardzo mu się to wszystko podoba i w ogóle już chciał mnie zaprosić na mój album. Jeszcze tam nie miał żadnej myśli, jakby nie miał żadnej myśli związłej na temat swojego albumu, ale już mnie widział na nim. Także no, dla mnie to był mega wielki props, bo jak każdy chyba w Polsce wychowałem się na płycie Skandal. Nie tylko tej, wiadomo, ale no, głównie tej. Więc no, było to dla mnie szokiem. No i jarałem się bardzo, nie? Chociaż nigdy jakoś tak przez swoje życie nie byłem turbofanem Włodiego, w sensie, żebym słuchał jego wszystkich rzeczy. No jednak, kurde, jest on legendą i naprawdę wtedy, mówiąc szczerze, wniknąłem jeszcze trochę bardziej w te jego nowsze rzeczy i dopiero tak jakby dostrzegłem, wiesz, jeszcze większy fenomen jakby tej postaci, nie? Więc to, że mogłem współpracować z nim przy Kosmosie, bo był tak jakby egzekutywnym producentem, się zaplątałem, Kosmosu, także pracowałem tam z nim, przy czym dograł tam też zwrotkę na kawałek jeden. Kurde, super, mega współpraca, bardzo dobrze mi się z nim współpracuje, kumamy się bardzo dobrze, praktycznie mam wrażenie, że bez słów czasem słuchamy podobnych rzeczy, inspirują nas podobne rzeczy, podobnymi rzeczami się jaramy, że tak powiem, także super, elegancko, no.
My też dzisiaj właśnie chcieliśmy koniecznie trochę posmakować tej warszawskiej takiej legendy hip-hopu i chcieliśmy znaleźć tą górkę i ławeczkę na niej, na Ursynowie, no i kurczę, krążyliśmy, stary, byliśmy nad chyba... Znaleźliście? Znaleźliśmy na końcu, nie, ale byliśmy, wiesz, nie jesteśmy z Warszawy, trochę się tutaj gubimy i byliśmy chyba na trzech górkach, dopiero czwarta okazała się tą właściwą, ale... To jest, kurczę, nie wiem, czy dobrze czaję, ale to jest chyba prawidłnie na Służewcu miejsce, tak mi się wydaje. Bo moja kochana Kordelia, którą ją tu pozdrawiam serdecznie, mieszkała tam niedaleko. To jest Kopiec Kwila, jakoś tak, tak, tak to nazywa. Tak, no tam, a to nie z Ursynów? Znaczy, to jest... jest Ursynów, w sensie ogólnie, bo to jakby, ja nie wiem, nie jestem warszawiakiem, ale chyba Służew podlega pod Ursynów, tak mi się wydaje, nie wiem, ogólnie rzecz biorąc. Ale no, no dobra, to nieistotny szczegół w sumie. Ale byliśmy na pewno tam, bo porównywaliśmy później, wiesz, ze zdjęciami. Ty, gdzieś ale tam. Miejsce jest super w ogóle. Ja, kurczę, jak przechodziłem obok tego, tej górki, jak właśnie wychodziłem od Korneli z chaty kiedyś, no to kurde, tak powiem ci, przystanąłem, popatrzyłem z taką nostalgią mega, kurde, na to miejsce, bo pamiętam klip, wiedziałem, że tak będzie, jak tam, kurczę, jest pokazana ta górka w zimie. Jak chłopaki tam, kurczę, jeszcze w tych ciuchach oldschoolowych z 90s'ów, kurde, się bujają. No super. Ja to w ogóle jestem taki, wiesz, płacz Truskula, nie? Że w ogóle takie momenty mnie wzruszają. Romantyk hip-hopowy. Tak jak, kurczę, kiedyś taką anegdotę sprzedam, jak byliśmy na hip-hop campie, na koncercie Pete Rocka i Sile Smoofa. Oczywiście Troy był grany tam, kurde, ze 20 razy chyba. I to był taki moment emocjonalny, że wszystkim puściło, nie? Że wszyscy, kurde, zaczęli płakać. Ja sam, chłop wielki, zacząłem płakać po prostu. Patrzę w lewo, patrzę, wszyscy beczą. Patrzę w prawo, wszyscy beczą. Po prostu wszyscy, kurde, płakali. Wszyscy byli tak wzruszeni tym momentem, stary. To było tak piękne, stary, w ogóle. I to jest jakby esencja, kurde, tego wszystkiego, wiesz, co ja widzę w ogóle w tej muzyce, kulturze i ten, tak abstrahując od... No to tak abstrahując, ale ja w sumie trochę pociągnę może ten wątek i trochę gdzieś tam wyprzedzę pewne pytania, które miałem na później zachowane, bo tak, to jest esencja, tylko nie uważasz, że ta esencja zanika ostatnio bardzo mocno? No, no niestety, popularność i że tak powiem, głównie pieniądze niestety zmieniają i psują wszystko, więc... Jestem pewny, że nadal takie projekty, zresztą sam działam w takich projektach i tworzę takie projekty i mega dużo moich ziomali tworzy takie rzeczy, więc na pewno w oficjalnym obiegu energii tej nie widać, ale w podziemiu jest bardzo mocna, myślę. I ludzie myślą takimi kategoriami właśnie jako kultura, nie? Że nie jako po prostu muzyka, nie wiem, kurwa, bęgier do klubu, tylko... jakby myślą na zasadzie jakby kultura, nie? Że nie tylko muza, tylko po prostu wszystko. Taniec, no wiadomo, to wszystko, nie? Cały hip-hop. No tak, ale wiesz, Trippy i Złota Piątka w zasadzie są materiałami, które, no myślę, śmiało można nazwać klasycznymi bardziej, tak? Jeśli chodzi o brzmienie i pytanie, jak ty się też odnajdujesz, jak widzisz siebie pośrodku właśnie też tego bardzo szerokiego spektrum muzycznego, które teraz rap prezentuje. Czy ty czujesz jakąś trochę niesprawiedliwość, na przykład, że stawia się ciebie w jednym szeregu z ludźmi, którzy no nie do końca przystają do tego... Nie, no na pewno nie niesprawiedliwość. Wydaje mi się, że... Kurde, to jest bardzo dobre, że rozwija się jakby wszystko, nie? Że ta muzyka się rozwija, wiesz, to o to w tym chodzi, nie? Że wiesz, niech to się wszystko rozwija. Tylko ja tu nie widzę bardziej problemów w klimatach muzycznych ani bitowych, tylko tu chodzi o to, czy ty jesteś dobrym MC po prostu. Czy ty masz co przekazać, czy ty potrafisz to robić, czy po prostu jesteś produktem, który ma zarabiać siano, nie? To jest po prostu takie... fundamentalne pytanie, no, trzeba sobie zadać, więc po prostu nie, no, nie mogę być zły, nie mogę być zły, ja jaram się, nawet niektóre bity, w sensie new schoolowe, czy tam trapowe, wiesz, ja na przykład nawijałem pod drum and bass 10 lat temu, czy pod grime, dubstep i tak dalej, dla mnie grime i dubstep jest bardzo podobny do trapu i tak dalej, bo to jest ta sama podziałka praktycznie rytmiczna,
tylko zmieniły się cykacze, bębny i tak dalej, że bardziej teraz to w te afrotrapy idzie i takie tam. Więc wiesz, muza zawsze jest zajebista, nie? Można robić, kurczę, mega wartościowe rzeczy nawet pod szranc, wiesz. I coś można sklecić pod to dobrego. I to jest super, więc jakby muzyka nie jest temu winna, winny jest człowiek, ten, który chce zwykle to sprzedać, no i przy pomocy tego, który zwykle nie ma na tyle skillsa, żebym ja na przykład mógł się tym zainteresować, bo jest to mierne po prostu. W moim, oczywiście, jakby moim zdaniem, nie? W moim też, no. Okej, zacząłeś już nam troszeczkę tutaj tymi zaspoilerowałeś kolejne moje pytanie, bo zajmujesz się w zasadzie beatboxem też. Ja o tym na przykład nie wiedziałem, gdzieś wyszperałem dopiero tą wiadomość. I czy u ciebie ta zajawka była kiedyś na takim torze, że jeździłeś po zawodach i gdzieś tam sprawdzałeś się z innymi beatboxerami? Wiesz co, był taki czas, kurczę, to chyba było albo pierwsze, albo drugie WBW w Warszawie, więc wtedy byłem na czymś takim, ale nie był to mój azymut, w sensie nie jarałem się nigdy jakoś tym, byłem raz, sprawdziłem się, nie poszło mi, bo się zestresowałem bardzo, i nie jarałem się tym zbytnio, po prostu robiłem sobie to, że tak powiem, dla siebie. A później wbiłem się w tematy warsztatowe, że zacząłem jeździć w różne miejsca na pokazy i warsztaty. Beatbox był takim punktem wejściowym w hip-hop moim i punktem wyjściowym też, z którego wyszedłem jakby do nawijania, bo tak naprawdę o to mi chodziło zawsze. Ale niewątpliwie od tego się zaczęło, więc myślę, że trwa to jakieś 23-24 lata nawet może, bo już bardzo naprawdę od dzieciaka już się tym jarałem, nawet w ogóle, żeby było śmiesznie, pierwszą kasetę, no oczywiście teraz tutaj wiele ludzi się złapie za głowę, że nazywam kogoś rapem na przykład, ale pierwszy beatbox, jaki usłyszałem w życiu, był na kasecie Vanilla Ice. I tam był taki kawałek, który się nazywał Heaven Aroni na końcu i ten What it's like, Heaven Aroni, no taki bardzo prosty beatbox, nie? I to było w ogóle, to już mi tak, wiesz, poharatało mózg w tamtych czasach, to ta kaseta była z 92 roku, a ja ją może słyszałem, nie wiem, jak miałem 5 lat, jak miałem 6 lat i to już wtedy mi, wiesz, już mi zryło to czachę wtedy, nie? Więc już wtedy się zaczęły jakieś ruchy dźwiękonaśladowcze, wiesz, już jakieś próby i tak dalej. Najpierw nauczyłem się dobrze imitować ten kawałek, nie? Od tego się zaczęło i później po prostu zacząłem sobie tam, wiesz, przytykałem sobie, to było takie bardzo osobiste, w sensie, że nikt o tym nie wiedział. Ale kiedyś, pamiętam, pojechałem na jakąś wycieczkę klasową i spałem z jakimiś chłopakami w pokoju, i zapomniałem się któregoś ten i w ogóle wszyscy się zajarali tak, że później 20 osób przyszło do pokoju mojego i mówi, pokaż. I wiesz, zajarani wszyscy byli. Ja też wtedy, nie ukrywam, dostałem mega kopa, bo wiesz, jak to jest tak, że ktoś cię propsuje i wiesz, mówi, ło, zajmij to, ty, wiesz, no masz ochotę, żeby robić to jeszcze ten. No i wtedy tak się mocno w to wkręciłem, nie? Wtedy się zaczęło, a tak już jak zacząłem łapać to szybko i zauważyłem, że mam do tego predyspozycję też, ponieważ jestem wielkim chłopem, mam jakby duże płuca, mam, że tak powiem, z czego jebnąć, więc no jakoś naturalnie się w tym bardzo dobrze jakby czułem. Teraz to już jest troszeczkę zapomniany temat dla mnie, bo tylko towarzyszy mi właśnie w życiu, nie wiem, osobistym, jak biorę prysznic albo robię kupę. Ale jakby nie też nie traktuję tego na tyle zajawkowo, wiesz, żeby... Zatrzymałem się też, wiesz, na pewnym etapie i jak zobaczyłem niektórych ludzi, którzy wyczyniają po prostu takie rzeczy, że... Masakra, że mówię, nie no, kurde, nie jestem w stanie, wiesz, zresztą nie jaram się tym, żeby siedzieć, wiesz, i się uczyć i tak po prostu też bardziej się odnalazłem w pisaniu, nie, wtedy i ogólnie w rapowaniu, więc jakby podszedłem do tego w taki sposób, że wybieram jedną drogę, bo chciałbym jakby
jedną dziedzinę zmasterować w jakiś tam sposób, niż, wiesz, rozmieniać się na drobne, że tak powiem, w pewien sposób. No i efektem tego jest dwupłytowy, w zasadzie dwuepkowy album Złota Piątka i Trippie, tak? No to jest odpowiedź trochę na lockdown, tak? Jak byłeś zamknięty, to wtedy tak ten przewód twórczy się uruchomił bardzo mocno. Tak było, no ale wiesz, chciałem ciebie zapytać, jak przypomniałeś sobie w ogóle o istnieniu Pegasusa? Czy ty po prostu masz go cały czas i cały czas go używasz, ja czy nagle nie, w piwnicy znalazłeś go? Ja nigdy o nim nie zapomniałem. Teraz akurat nie korzystam z Pegasusa, korzystam z Nintendo. Niewątpliwie, kurczę, Pegasus to jakby każdy w latach, kurde, 90. miał Pegasusa, bo też w ogóle gruby wał się wiąże z tą akcją. Polecam wam, fanom w ogóle retro gamingu i tego wszystkiego, weźcie sobie, wyglugujcie temat Pegasusa i gościa, jaki zrobił wałek z Nintendo. No już nie będę dalej może wchodził w temat, ale obczajcie sobie. Usłyszałem jeszcze jakieś inne tam kulisy ostatnio od mojego ziomala DJ Pstyka, pozdrawiam serdecznie, który też ma mega wiedzę i jara się tam właśnie retro gamingiem i takimi tematami. No sprzedał mi też niezły, kurde, patent, że właśnie dostali jakiś turbo hajs na promocję w Nintendo w Polsce, on wyprał hajs, przez coś tam zrobił jakąś reklamę jedną i no po prostu jakiś totalny wał, gościu zarobił jakiś po prostu pierdyliard, stary, i pewnie w ogóle gdzieś mieszka w niebie, stary, nie mam pojęcia, gdzieś człowieku w jakimś samolocie, nie wiem, lata, kurwa, no cokolwiek, nie? Jakiś gruby wał z tym jest. A co do Pegasusa, tak, no grałem za mało lata, teraz jakby bardziej szarpie w PS4 i jakby next genowe rzeczy, ale no jednak Nintendo mam i nie jest to duża ilość kartridży, bo mam tam kilka, a z tych gram tylko w Mario w zasadzie, bo jest to naszym ulubionym kartridżem z tych, które mam ogólnie, no bo na Pegasusie to wiadomo, że było tych gier masę, nie? No właśnie, i która z tych pegasusowych gier była takim szlagierem u ciebie? Ja pamiętam, że namiętnie zawsze w kontrę, ale też ze Złotej Piątki Dizzy, nie? No gdzieś tak, tam przygodówki. Dizzy to jest dobra rozkmina też była, tak. Nie? I w ogóle niektóre tam etapy do przejścia to były niemożliwe po prostu, żeby to rozkminić, nie? Super, kontra, wiadomo, klasyk, 168, tam wiele różnych fajnych gier było też. Dla mnie niewątpliwie każda gra Żółwi Ninja, ponieważ byłem zawsze fanem Żółwi Ninja. Była taka gra też Ninja Gaiden, która była zajebistą grą też. No wiadomo, Złota Piątka też właśnie, Big Nose, Ultimate Stuntman, kurczę, Micro Machines przede wszystkim, kurde, to jest do dziś po prostu, kurczę, bardzo chętnie bym, wiesz, zasiadł i po prostu... Zajebista rzecz, sprawdzałem na PS4 ostatnio, bo znalazłem coś takiego na PS4, sprawdzałem, ale miernota, ja pierdolę, słuchajcie, no normalnie na Pegasus niszczy to wszystko, nie, naprawdę. Poza tym też taka śmieszna anegdota, też mam ziomala takiego z UK, który jest legendą, kurde, można powiedzieć, londyńskiego rapu, nazywa się Kashmir. Ma ekipę Strange You i ostatnio właśnie pisał do mnie, robiłem jakiś na Insta, zgrywałem z jakiejś gry, w którą grałem ostatnio, nie wiem, czy Resident Evil Village, czy coś, a napisał do mnie, mordo, po angielsku oczywiście, mordo, przestań grać w te gry, wracaj do Space Invaders, nie? I on mówi, że w ogóle nienawidzi w ogóle tych wszystkich nowych gier, że on rypie cały czas w Nintendo, i w stare tani to jest dla niego największa zajawa, nie? Także... Wcześniej były jeszcze, pamiętam, Commodora była? I tak, Amiga, nie? Amiga, jeszcze z tych tak, bardziej oldschoolowych. Mortal Kombat na 12 dyskietek, tak jest. Tak jest. Jak grało się tymi samymi zawodnikami, to nie trzeba było zmieniać tych dyskietek, nie? To też było, kurde, no taki znak czasów. I Commodore na kasety z tym, z, no pomóż mi, proszę, bo zapomniałem. Ja wiesz co, ja... Screwdriver, kurde. Ja to pamiętam też tak jak przez mgłę, nie, bo byłem ultra wtedy mały, ale gdzieś tam też przewinęły się te konsole właśnie takie, kurczę, ja retro, nie? Ja pamiętam głównie przez to, że ja mam 6 lat starszego brata, nie, więc on mi kładł do bani te wszystkie rzeczy, także pozdrawiam serdecznie, Chlorian Świnicz. A załapałeś się jeszcze na tworzenie właśnie muzyki na Amidze? Bo też się działy, nie? Takie kombinacje. Działy się i dzieją się nadal, na Commodore też, z tego co wiem. Jest taki koleżka, kurde, w UK, ja pierdzielę, teraz nie będę pamiętał, on jest DJ-em w ogóle i muzykiem i tworzy teraz dżunglowe produkcje właśnie na Commodore i wydaje je na winylach, nie, żeby było śmieszniej. Kurde, no zapomniałem,
jaką on ma ksywę, on nie ma ksywy DJ, coś tam, tylko nie wiem, imię i nazwisko. Wiem, że z Dirty Dykiem jedną płytę chyba wyprodukował mu, taki kurde szalony typ, nie? No, nie przypomnę sobie, Peter chyba coś tam, ale no, nie przypomnę sobie teraz ksywy, ale gościu na Commodore robi do teraz, nie? Że wiesz, układa sobie te. Zresztą program chyba Matt Tracker kiedyś, nie wiem właśnie, czy nie było go przypadkiem na Commodore albo na coś tam, nie? Bo też w ogóle kiedyś za mało lata miałem taki etap, że na Matt Trackerze też robiłem bity, bo to były chyba te pierwsze programy, nie? Matt Trackery, o tak zwane, nie? Złota Piątka jest w ogóle takim dosyć, przynajmniej w moim odczuciu, humorystycznym materiałem. I no, kawałek Knurboj to jest po prostu apogeum beki, jak dla mnie, przynajmniej na tej epce. No tak, właśnie o to chodziło. I stary, ja cię chciałem zapytać, czy ty masz jakiś mierzalny rekord jedzeniowy, który gdzieś kiedyś ustanowiłeś i czy możesz się nim pochwalić? Rekord jedzeniowy nie, jakiś taki, który bym istotny, który bym pamiętał, na pewno rekord kilogramowy jest na moim koncie, z którym staram się walczyć teraz. No jest to bardzo duża liczba, więc no chyba mówi sama za siebie, zresztą pewnie tutaj no nie wiem, jaki obiektyw dobraliście do tej rozmowy, ale chyba nie da się tego kurde jakby ukryć, jak to się mówi, nie? Także nie, no jakiś tam turbo, kurwa 500 hot dogów nie jadłem, czy coś, w ogóle uważam te rzeczy za głupoty totalne. Z pizzy hot cię też nie wyrzucają na festiwalu pizzy. A wiesz co, nawet nigdy nie byłem, wiesz, na czymś takim, ale myślę, że jakby spojrzeli na mnie, to mogliby zwątpić, nie? Bo tak kiedyś jak chodziłem na noc sushi żerców, to jak widzieli mnie tam ludzie, też się do mnie uśmiechali, nie? Że tam jedziesz z tym, nie? Na takiej zasadzie. Okej, no bity na Złotą Piątkę robił Spike, a na Trippie kto robił bity? Bity na Złotą Piątkę robił Spike w pomocy z Sensejem, pozdrawiam serdecznie, i w pomocy ze mną, bo ja te bity później jeszcze troszeczkę dodałem tam do nich rzeczy i je jeszcze jakby zaaranżowałem, nie, do tego, więc zrobiliśmy to we trzech, tak jakby powiedzieć. A Trippie wyprodukował BKND, Bakędziak, pozdrawiam serdecznie też. Okej, i to jest materiał już w zasadzie taki, no cięższy troszeczkę, bardziej refleksyjny. No tak, tak, bardziej taki inside'owy, że tak powiem. Dokładnie, dokładnie. Ja jeszcze w ogóle to inaczej wiążę, wiesz, bo tak jak jest Złota Piątka, to ogólnie to się ma kojarzyć z Kadriżem, ale kurwa wiadomo, z czym też ma się kojarzyć, nie, Złota Piątka. Dlatego Złota Piątka to jest taki beczkowy projekt dla stonerów. A Trippie to jest taki bardziej rozkminkowy projekt dla fanów enteogenów. Czy takich troszkę dalszych wycieczek, że tak powiem, nie? Także, tak, które zagłębiają w różne... Tak, dlatego mówię, że inside'owe, nie? Takie trochę. Tam wiadomo, że tam pierwsze dwa numery są takie lightowe. Pierwszy track, Intrografia, opowiada moją całą dyskografię przez ten, a drugi jest takim bardzo, też jest osobisty, bo jest z Kornelią moją wybranką, więc też jest w jakiś tam sposób osobisty, ale reszta to już jest w ogóle taki głęboki dosyć lot, nie? No jest głęboki lot, nawet lot w kosmos, bo w kawałku Wielki Skok w zasadzie jest taka rozkmina, jak będziemy musieli kiedyś Ziemię opuścić i poszukać sobie nowej planety. Tak, na zasadzie Interstellar, tak? To zainspirowałem się mocno Interstellar, zresztą bardzo ten film wywarł na mnie duży wpływ ogólnie, nie? No ale chciałem zapytać ciebie w zasadzie o twoją opinię na ten temat, bo czy uważasz, że rzeczywiście ten scenariusz jest prawdopodobny i czy do niego dojdzie, czy... Nie wiem, rozkminiasz, wiesz, tą rzeczywistość. Powiem ci tak, nikt, wiesz, nie wiadomo, czy my już nie jesteśmy na takiej planecie teraz, wiesz, co chodzi? No podobno już na Marsie gdzieś tam są jakieś kolonie, nie? No wiesz, to podobno naprawdę, tu wiesz, no tu wchodzimy w dużo rozmaitych teorii, które uwielbiam i tak dalej, ale no wiesz, no możemy sobie rozmawiać jakby o tym, a jednak, wiesz... No nie jesteśmy w stanie pojechać gdzieś tam, nie, obserwować, jak topną lodowce czy coś tam. Jesteśmy zmuszeni ufać informacjom, które nam podają, tak? Więc ciężko tak, wiesz, sobie... jeżeli chodzi o zmiany klimatu, no to nie wiem, ja obserwuję, wiesz, pogodę, kurczę, jak się zmienia w Polsce od tego, jak byłem małolatem do tej pory i widzę te różnice. Nie wiem, czy to znaczy, że kurwa, nie wiem, zaleje nas woda zaraz czy coś, bo nie jestem jakby omnibusem i jakby
moja mama jest na przykład, więc można było z nią pogadać, bo jakby te kwestie są dla niej bardzo ogarnięte, bo jest astronomem z wykształcenia ogólnie, ale no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, nie? Ja jeszcze w ogóle jest taki, żyjemy w takim czasie totalnej dezinformacji, gdzie wiesz, już nic nie wiadomo tak naprawdę. Na wszystko, nie? Masz i potwierdzenie, tak, i zaprzeczenie zaraz, nie? Także jest w ogóle masakra, nie? Teraz no ciężkie czasy są po prostu. Nie wiadomo w co masz wierzyć, co po prostu. Faktem jest to, że bezsensownie na pewno dojeżdżamy naszą planetę. Chodzi mi tu o wszystkie te surowce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą w ogóle też jest taka ciekawa teoria, że góry są starymi drzewami, które pochodzą z momentu, nie wiem, czy tam, kurczę, no nie wiem, nie chcę, ale bardzo też ciekawa teoria, która też okazuje się, ma jakieś poparcie, ponieważ zbadali jakiś tam taki charakterystyczny, nie wiem, czy on podchodzi pod płaskowyż, czy to jest góra, coś tam, nie wiem, czy taboret diabła, to się po angielsku nazywa, i okazuje się, że ta góra ma pod sobą korzenie, że odnaleźli jakieś tam korzenie pod spodem, więc widzisz, no okazuje się, że tak naprawdę możemy nie wiedzieć nic, nie? Wiesz, wiemy to, co nam podadzą tak naprawdę, to, co jakiś system stworzył, tak? System oświaty na przykład, więc idziesz do szkoły, uczysz się według systemu, który ktoś powiedział, że ty masz się według tego systemu uczyć, tak? Czy mówi, ty masz wiedzieć to, to i to. A może jednak inne rzeczy są ważne, o których nie wiemy. Wiesz, no tutaj możemy rozmawiać i rozmawiać, nie? Ja uwielbiam takie tematy, ale nie wiem, czy oni je uwielbiają. No i w gruncie rzeczy tą prawdę tak naprawdę, jak już o te enteogeny też zahaczyliśmy, możemy w zasadzie znaleźć w sobie. Im głębiej się w siebie zagłębimy, tym tak naprawdę informacja jest czystsza, no a enteogeny, ogólnie psychodeliki, mogą w pewien sposób wprowadzić nas na takie tory myślowe, na które nie wpadlibyśmy po prostu bez totalnie nich, nie? Rewolucjonizują. Myślę, że wszystko. Że nieważne, co robisz, nieważne, kurczę, naprawdę, totalnie, to wiadomo, że niektórzy przez swoje na przykład przypadłości, przez to, że na przykład mają skłonności do chorób psychicznych i tak dalej, nie powinni używać takich rzeczy, ale niewątpliwie no jest to zupełnie w ogóle masakra, nie? Ja totalne w ogóle, nawet nie wiem, co mam ci powiedzieć, wiesz, bo to jest tak głębokie, kurde, uczucie i takie, taki game changer, stary, że po prostu tak zaczynasz doceniać, wiesz, rzeczy, przewartościowujesz swoje życie, masz w ogóle mega jakieś, wiesz, pomysły, kreatywnie, wiesz, podchodzisz do życia, stajesz w prawdzie, sam patrząc jakby na siebie jesteś bardziej krytyczny w stosunku do siebie, jesteś w stanie powiedzieć, ale zjebałeś tu na przykład, tu spieprzyłeś tą relację, tu coś tam, kurde. Mega jest to silny środek taki, który pomaga żyć, nie? Naprawdę. I pomaga być szczęśliwym po ludzku, nie? Tylko bez takiego jakby, żebyśmy nie mylili tutaj dwóch jakichś takich ten, nie mówię o, że tak powiem w cudzysłowie, ćpaniu grzybów, czyli nie wiem, żarciu, nie wiem, co tydzień, zwiększeniu dawki i tak dalej, wiadomo, że już po jakimś czasie przestaną klepać i tak dalej. Ale oczywiście taki etap też miałem w swoim życiu i mnie też to wiele nauczyło, że tak powiem, wyjaśniło, skruszyło duszę. I przez jakiś czas też bałem się jakby tego, bo bardzo dużo szacunku do tego nabrałem. I wam też polecam, nie namawiam oczywiście, polecam, jest to rewolucyjna rzecz, zresztą poczytajcie sobie o tym, o wpływie na deprechę i tak dalej, o ludziach, którzy w Stanach w latach 70. Jakby byli pionierami kminy na tych tematach, którzy też zbudowali potężne jakieś tam badania, które są prowadzone do tej pory w wielu tam krajach, nie wiem, czy to się mówi, nordyckich. Skandynawskich, mm-hmm. O przepraszam, właśnie ty jak taki Szwedzik wyglądasz tutaj. W krajach skandynawskich, tak. Plus, no tam wiadomo, w Stanach, nie, chyba dalej są jakieś takie tematy, no.
Niesamowita rzecz, no nie wiem, nawet kurde, tak się rozleciałem, że nawet zapomniałem, o co dokładnie pytałeś, więc... Myślę, że pokryłeś tutaj wszystkie odpowiedzi na moje ewentualne pytania, ale tak, tak jak mówisz, nawet jakiś duński instytut badał ogólnie używki, bardzo szeroko pojęte, i badał je pod kątem bezpieczeństwa i wpływu na organizm. No i tak naprawdę grzyby na przykład porównane były do jazdy na rowerze. Jest to tak bezpieczne, jak jazda na rowerze, nie? Dokładnie. Najbezpieczniejsza substancja. Dokładnie, jest to po prostu natura, nie? Chyba ostatnie miejsce na liście ma tych jakby najbardziej szkodliwych substancji. Tak, tak, dokładnie, nie? Tak. Które nawet chyba z kawą wygrywa, tak? Jak dobrze myślę. I z tytoniem to na pewno, no ale z kawą chyba też, nie? Tak, paradoksalnie w ogóle etylen miał, alkohol etylowy miał bardzo, bardzo wysoko. Nie pamiętam już dokładnie, też nie chcę tutaj gdzieś tam naciągać prawdy. No, wiemy, no, żyjemy w kraju spaczonym po prostu płynną heroiną i widzimy to na ulicach naszych, widzimy to w naszych rodzinach, widzimy z tego, jakby można powiedzieć, spuściznę wszędzie naokoło, nie? To jest przejebane. Ja byłem w Edynburgu, jest tam bardzo dużo heroinistów, ale wyglądają bardzo podobnie jak oni tutaj wszyscy, nie? Więc... Społecznie jest to po prostu akceptowalne, bo gdzieś tam w przeszłości jest to kulturowo zakorzenione tak, u nas, tak, nie? Tak, w sensie nie, no, jest kulturowo zakorzenione, dlatego że nas ktoś chciał ogłupiać, tak? Chciał, żebyśmy byli wiecznie, muszę użyć tego słowa, napierdoleni, bo jak człowiek jest napierdolony, to nie jest w stanie myśleć normalnie, tak? Tylko uchodzą z niego na niższe instynkty. I jakby... A jak one są, wiesz, zaspokojone, to też my się nie buntujemy, nie? W żaden sposób, no i wszyscy, nie? Są tak, zadowoleni. Wiecie, no, sprawdźcie sobie listę, kurde, co jest najbardziej jakby złe dla ciebie i zobaczcie, co jest w sklepie, a co jest zakazane, nie? To też jest straszne. No ale... Okej. Chciałem cię zapytać jeszcze o kolejne twoje ruchy, bo gdzieś tam zdradziłeś mi już wcześniej, że troszeczkę się dzieje i pytanie, ile z tego chcesz i możesz nam w chwili obecnej ujawnić? Z tego, co mogę wam ujawnić na razie, Polaś Wordnitros, tutaj będę wodzianką twoją, proszę bardzo. Kuba Wojewódzki, można się zgłosić tutaj, CV Aleksander wyślę. Grubeusz Grubicki, witam serdecznie. Witam serdecznie, Grubeusz Grubicki w moim talk show. O co pytałeś jeszcze raz, bo... O kolejne ruchy. Ile może z tego... Mówiłeś o tym, że z Włodim coś się dzieje, ale jeszcze tak, też... Tak, no... to na razie nawet nie ma co tutaj o tym gadać. Jeżeli chodzi o projekty najbliższe, no to tak, Stoner 3 razem z moim ziomalem, kuzynem, pozdrawiam serdecznie. Kurwa, dojebany projekt, no nie będę tutaj naprawdę, no jeżeli chodzi o Stonery, no to moim zdaniem najlepsza część. Niedługo wjeżdżamy z pierwszym klipem, nie wiem kiedy emisja będzie wywiadu tego, ale jakoś tam w połowie lipca już powinniśmy być po pierwszym klipie. Co dalej mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że działam też projekt z taką grupą, która się nazywa IFS. Jest to dwóch producentów, Fischerle i Ostrowski, czyli Freeze. Znani są bardziej z takich jakby technicznych rzeczy. Ale zrobiliśmy bardzo fajny, futurystyczny album psychodeliczny. Stworzyliśmy taki projekt wspólny, więc o tym też pewnie jakoś niedługo będzie znać. Kurde, no chyba na razie tyle. No, dwa następne, jakie będą, to i to będzie w tym roku na pewno, nie? Także nie dość, że epka podwójna, to jeszcze dwie. To co prawda będą epki, ale tam troszeczkę dłuższe niż Trippy i Złota Piątka, czyli po 5 numerów, nie? Także tyle, co mogę, to na takiej zasadzie. I cały czas w barwach Lajkako, tak? To wszystko będzie się odbywało. Nie. Już nie będzie. Złota Piątka i Trippy była wydana w Lajce, ale już zakończyłem z Lajką współpracę. I teraz Stonera będę ogarniał sam. No a tamten projekt to jeszcze nie chcę tutaj zapeszać nic, zobaczymy co tam, bo to jesteśmy w trakcie rozkminiania tego wszystkiego, więc wszystko jest jeszcze możliwe, o.
Okej, no pozostaje nam w takim razie czekać tylko na kolejne rzeczy. Bardzo Tobie Dzięki. Dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. I mam również nadzieję, że jeszcze będzie Mam jedna nadzieję, okazja. Że jeszcze nie jedna taka będzie rozmowa. Super, fajnie. No kurczę, fajnie o jakichś fajnych rzeczach pogadać. Propsuję w ogóle całą ekipę Blendera. Robicie zajebistą robotę i mam nadzieję, że jak to mówił Rekowsiak, do końca świata jeden dzień dłużej. Uprzejmie dziękuję. Prykson Fisk, studio na rejonie KMC. Serdecznie. Blender Rap. Dzięki. Elo, dzięki Żmudziak.